Przejdźmy teraz i zobaczmy, jak tworzyć mostki bandowe. Słuchajcie, mostki bandowe są tak samo, też otwarte i zamknięte. Zacznijmy od mostków zamkniętych. Gdybyśmy mieli wilę gdzieś na tej odległości, na stole, to zwróćcie uwagę. Połóżmy dłoń na stole, dociśnijmy kija do kciuka tutaj i obejmijmy palcem wskazującym takie oczko. Też pamiętajcie o tym, żeby nie ściskać tutaj. I mamy prawidłowo wykonany mostek bandowy. Gdybyśmy teraz tą bilę mieli troszeczkę dalej i ustawilibyśmy wcześniejszy mostek, który był pokazywany, byłaby daleka odległość mostka do bili. Możemy objąć kciuk palcami bandę i zrobić tak samo. Dźwignij tu od palec, też po kciuku kij obejmujemy i już mamy bardzo stabilny mostek bandowy. A teraz, gdybyśmy mieli bardzo blisko białą wilę bandy, to pokaż most otwarty. Zauważcie, opieramy mostek palce na bandzie. Kciuk chodzi pomiędzy kostką, kij między kciukiem a kostką. Pamiętajcie o tym, żeby teraz bardzo uważać, żeby ten mostek był stabilny. Niestety on nie jest za bardzo stabilny, ale przy takich krótkich odległościach, nawet jeśli bila jest na bandzie, to troszeczkę musimy podnieść kija tutaj kąt lekko i teraz, zobaczcie, musimy bardzo pilnować, żeby nie drżała nam ręka. Spróbuj, Piotr, uderzyć. O! Jeszcze jeden z mostek otwartych, taki bardziej stabilny od wcześniejszego. Mamy bardzo małą odległość bili białej do bandy. To zróbmy tak, jakbyśmy chcieli przesunąć dłonią cały stół. Złączmy kciuk tutaj z kostką i również mamy ustawiony prawidłowo mostek. Zatrzymaj i uderz, proszę. Bardzo często przy grze zdarza się tak, że bile stoją bardzo blisko i trzeba zbudować taki mostek, aby był nad kolorową bilą, żeby uderzyć białą. Zauważcie, jak to robimy. Piotr będzie budował ten mostek już teraz, nie wcześniej, ustawiać najpierw dłoń, najpierw buduje, a teraz będzie przykładał ten mostek. Zwróćcie uwagę, cały czas kciuk i kostka cały czas nam chodzi i zwróćcie uwagę, teraz opuszki palców są na stole, bardzo wysoko podniesiony kij. I mamy dużo miejsca na to, żeby uderzyć. Spróbuj, Piotr, wycelować. Tu trzeba bardzo stabilnie i trzymać kija cały czas w tym ruchu, jak do góry, tak do dołu, żeby nie chodził góra, dół, tylko w linii strzału. A nieszczęściem jest wtedy, podczas gry, jeśli biała bila i kolorowa są bardzo blisko siebie, nawet prawie by się stykały. To taki mostek musimy podnieść jeszcze wyżej. Proponowałbym dwa takie ujęcia. Jeden na dwóch palcach. Na palcu małym i wskazującym, a środkowy i serdeczny, żeby były taką podporą, nie ruszał się. Zwróćcie uwagę, jak Piotr to wykona. Tutaj znowu kciuk i kostka. Bardzo ważne te dwa elementy, żeby kij chodzi pomiędzy kostką a kciukiem. I teraz jest bardzo ważne w tym uderzeniu, aby kij poszedł w ten sposób, nie dźwigać go do góry. O właśnie. Jeśli taka sama sytuacja nam się zdarza, a nie wszyscy mają dłuższe palce, nie mają krótsze, to można ten mostek wybudować jeszcze troszeczkę inaczej, postawić go bliżej i bardzo pionowo tutaj palce postawić w stosunku do stołu, tak? Zobaczcie. I teraz wykonamy to samo uderzenie, nie popełniając faulu. Można by było popełnić faul, bo tykając kolorowej bili. Omówimy teraz mostek przy bandzie, przy bocznej bandzie. Zobaczcie, gdyby nasza bila stała blisko bandy, umówimy dalej i jeszcze dalej. W jaki sposób stworzyć taki mostek? Pokażemy teraz tylko mostek, Piotr, pokaż go. Bardzo blisko ustawimy na stole
dłoń, oprzemy ją o bandę i zobaczcie, trzy palce tutaj są dociśnięte do bandy, palec wskazujący opiera się o bandę, a kciuk dociska do palca wskazującego i do kostki. Kij ma równe chodzenie. Teraz, gdyby nasza bina stała troszeczkę dalej, wystarczy zrzucić jeden palec i zrobić to samo. I gdyby stała jeszcze dalej, to jeszcze jeden palec, kciuk i kostka dalej są stabilne, chodzą, bo kij chodzi po tym kciuku, a mały palec przypilnuje tego, żeby nasza dłoń nie ruszała się. Jeszcze dalej gdyby było, już by nie trzeba było, wystarczyłoby położyć tylko dłoń na stole. Pokazałem mostek przy bandzie, gdzie graliśmy mostkiem otwartym, ale chciałbym jeszcze pokazać mostek zamknięty. Zobaczcie, tak samo ustawimy bilę jak do otwartego mostka, tylko zrobimy oczko tutaj, dwa palce na stole. To uderzenie przyda nam się do mocnych zagrań, na przykład cofnięcia, dużej rotacji z dużym zbiciem. Wtedy ten kciuk zahamuje nam podniesienie tego kija. Jest to mniejsza możliwość popełnienia błędu przy takim uderzeniu. Jedni zawodnicy lubią grać otwartych, jedni zamkniętych, dlatego pokazuję różnego rodzaju mostki otwarte i zamknięte. Dziękuję bardzo za uwagę i podsumujmy to, co dzisiaj przestudiowaliśmy, czyli mostek otwarty, zamknięty. Wady mostka otwartego: dźwigamy szczytówkę z ręki do góry. Zaleta: mamy linię celowania. O tym proszę pamiętać. Wady mostka zamkniętego: nie dźwigamy kija do góry, bo palec wskazujący blokuje nam to, ale nie widzimy pełnej linii celowania. Pamiętajcie o wszystkich mostkach, jak je ustawiać. Myślę, że ta lekcja pomoże Wam w stabilniejszym i dokładniejszym prowadzeniu kija uderzeniem. Dziękuję.